Przypowieść o plotce. Dawno temu stary człowiek rozpuścił plotkę, że jego sąsiad jest złodziejem. W rezultacie młodego człowieka aresztowano. Kilka dni później udowodniono mu niewinność. Po uwolnieniu pozwał on starego człowieka za oszczerstwo. W sądzie stary człowiek powiedział: to były tylko słowa, nikogo nie skrzywdziły. Jednak sędzia, zanim ogłosił wyrok, poprosił: zapisz wszystko, co o nim powiedziałeś na papierze. Potnij na kawałeczki i w drodze do domu wyrzucaj je przez okno w samochodzie. A jutro wróć usłyszeć wyrok. Gdy stary człowiek powrócił, sędzia powiedział: zanim ogłoszę wyrok, chcę, żebyś poszedł i zebrał wszystkie kawałki papieru, które wyrzuciłeś wczoraj przez okno. Stary człowiek odparł: nie mogę tego zrobić. Wiatr je porozrzucał i nie wiem, gdzie je znaleźć. Sędzia powiedział wtedy: tak samo proste słowa i komentarze mogą zniszczyć honor, dobre imię i godność osoby do tego stopnia, że nigdy nie będzie ona w stanie tego naprawić. Jeśli nie umiesz powiedzieć o kimś nic dobrego, prawdziwego czy pożytecznego, lepiej nie mów nic. Plotki są gorsze od złodziei, bo kradną godność drugiej osoby, honor, reputację i jej wiarygodność, których nie da się odzyskać. Warto zapamiętać: gdy się potykasz, zawsze odzyskujesz równowagę, ale gdy twój język się potyka, nigdy nie możesz cofnąć słów. Bądźmy szefami naszych ust, abyśmy nie stali się niewolnikami swoich słów.